Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Odpicuj se peceta na kanale Videoblog.tech. Napisał do mnie Krzysiek. Cześć, mój obecny zestaw to płyta główna Asus P5K, Intel Core 2 Duo E7200, 3,5 giga RAM-u i karta graficzna GTX 260 Ti, zasilacz NOX Urano 600, dysk Hitachi 320 giga. Kwota do modernizacji około 300 zł, mogą być zastosowane części używane. Z góry dziękuję za pomoc. Z góry bardzo Cię proszę, Krzyśku. I niestety, ale będą musiały być zastosowane części używane przy tej kwocie budżetu, co nie oznacza, że nie możemy zrobić czegoś fajnego. I my właśnie to zrobimy. Zrobimy jedną fajną, dwie fajne rzeczy w sumie, albo nawet trzy. Pierwszą, którą bym Ci sugerował, to wymiana Twojego procesora z Intel Core 2 na Intel 2 Quad. Co najmniej Q6600 albo Q8200. One są mniej więcej na Allegro, ich jest sporo. Mniej więcej są wystawione w podobnych cenach, do 100 zł kupisz spokojnie ten procesor. 4 strony są tych procesorów, więc tutaj jest w czym wybierać. Przyspieszenie komputera po wymianie tego procesora to będzie około 30-35% w testach syntetycznych. Nie w grach, absolutnie, żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie w grach, tylko w testach syntetycznych, w czystej pracy z Windowsem, w testach, w programach biurowych, w normalnej pracy z komputerem, w obróbce zdjęć, też nie 18 megapikselowych, ale na przykład w Full HD całkiem spokojnie będziesz widział o wiele większy komfort i prędkość pracy komputera. To jest raz. Dwa. Żebyśmy się zmieścili w budżecie, proponuję Ci tutaj kartę, wymianę karty grafiki na ATI HD 5870. Całkiem sympatyczna karta, która radzi sobie w ustawieniach niskich i średnich we wszystkich praktycznie aktualnych grach. Oczywiście sobie trzeba tam się pożonglować troszeczkę tymi ustawieniami grafiki i dopasować, żeby ta grywalność była płynna, ale na pewno jest o niebo szybsza od Twojego GTX 260. Kulturę pracy też ma o wiele większą, także myślę, że to będzie całkiem sympatyczny wybór dla Ciebie właśnie w tym przedziale cenowym. I jeżeli sobie wymienisz już ten procesor na Core 2 Quad i wymienisz sobie kartę graficzną, to sprzedaj swoją kartę grafiki, swój procesor i koniecznie wymień pamięć na co najmniej 4 giga RAM-u, to Cię będzie kosztowało około 80 zł, RAM 800 MHz, ponieważ Twoja płyta pracuje z pamięcią dwukanałową, to znaczy musimy dla osiągnięcia optymalnego efektu pracy musimy obsadzić dwa kanały, czyli dwa sloty pamięci naraz, czyli zakładamy dwie dwójeczki, dwie jedynki i dwie jedynki. Wsadzamy te pamięci parami, żeby to mniej więcej chodziło optymalnie dla Twojego systemu komputerowego, dla Twojego systemu. Także polecam wymianę pamięci na 4 giga, 4 jedynki sobie kupisz, jakie dowolność, byleby co najmniej 800 MHz, ponieważ Ty teraz masz 567, tak, bo masz 5300, czyli masz 667 MHz, natomiast polecam PC26400 800 MHz. Twoja płyta oficjalnie wyżej tego nie obsługuje, jednak gdzieś tam się doczytałem, że jak znajdziesz, to możesz kupić nawet 1060 i 1033 MHz. Tutaj napisali coś, o właśnie, że oficjalnie supportuje, ale nieoficjalnie supportuje, bla bla bla. Także to jest taka moja propozycja dla Ciebie, Core 2 Quad, ATI Radeon 5870 i po sprzedaniu swoich aktualnych komponentów, za które odzyskasz około 100-150 zł może, zachęcam do kupienia właśnie 4 giga pamięci RAM, żeby ten zestaw chodził jeszcze szybciej i jeszcze lepiej, żeby ta wydajność była w miarę płynna i żebyś nie musiał sobie robić kawy czekając na coś tam, aż Cię Twój komputer łaskawie zrobi. Także to tyle w tym odcinku. Ogólna prośba, jeżeli macie do mnie pytania właśnie o modernizację zestawu, bardzo proszę, nie wklejajcie do opisów pod filmem. Wejdźcie na moje konto na Facebooku, pod każdym filmem jest link do mojego konta na Facebooku i napiszcie mi wiadomość na Facebooku. Albo wejdźcie na główną stronę mojego kanału, tam się znajdują pasek zakładek menu, jest playlista, informacje i właśnie w informacjach jest mail do mnie. I tymi dwoma drogami się komunikujmy. Bardzo Was proszę, ponieważ zaczyna mi się robić straszny bałagan. Czasami piszecie tylko pod filmem, a czasami piszecie w 6 różnych miejscach i nie wiem po prostu, czy to jest ta sama osoba, czy nie, bo się różnie podpisujecie. Dobra, no to chyba tyle wyjaśnione. Dzięki serdeczne, pozdrawiam Was wszystkich i pozdrawiam Cię, Krzyśku, i do kolejnego odcinka. Cześć, pozdrawiam Videoblog.tech.